Ja w tej części chciałbym. Nie działa mikrofon, tak? Przesunąć w górę. Tak, tak. Dobrze. Jeszcze raz w takim razie dzień dobry Państwu. Chciałbym w tej części zacząć od takiego fundamentu myślenia o tym, czym jest usługa w postaci służby zdrowia. Otóż zgodnie z teorią ekonomii jest to dobro publiczne. Jest to jedno z podstawowych dóbr publicznych, które zgodnie z definicją jako dobro publiczne, po pierwsze, nie można z konsumpcji tego dobra nikogo wykluczyć. Każdy powinien mieć prawo dostępu. I po drugie, korzystanie przez jednego nie powinno pogarszać jakości korzystania przez drugiego. Przypomnienie tej definicji jest o tyle istotne, że no, musimy jakby wyjść od podstaw i zrozumieć, czym jest służba zdrowia i dlaczego rozważamy i dyskutujemy o modelu kształtowania tej służby zdrowia, organizacji. Dlatego, że to jest katalog, że to jest usługa w ramach właśnie dobra publicznego, oznacza, że nie można jej w całości pozostawić grze rynkowej, bo nie będzie spełniała tych cech. Rynek dostarczy to, ale oczywiście nie będzie możliwości pełnego dostępu przez wszystkich i konsumpcji przez wszystkich. Stąd musimy ciągle zastanawiać się, w jakim stopniu służba zdrowia może być pozostawiona grze rynkowej, a w jakim stopniu wymaga ingerencji ze strony państwa. I to, o czym pani dyrektor mówiła, a więc pewien koszyk, to jest właśnie dyskusja, którą prowadzimy i którą chcielibyśmy w miarę precyzyjnie ustalić. Jaki jest ten minimalny standard usług medycznych, które powinny być właśnie traktowane jako dobro publiczne, powszechne, dostępne dla wszystkich, a jaki poziom powinien być już poddany grze rynkowej, czyli mówiąc inaczej, jeżeli kogoś na to stać, to z tego skorzysta, jeżeli nie, to nie. I tutaj dotykamy bardzo istotnych elementów. To nie jest tylko kwestia ekonomii. To jest kwestia również pewnych wartości, jakimi kierujemy się w życiu publicznym, pewnej solidarności społecznej, no, wizji nowoczesnego społeczeństwa. I druga rzecz, o której na tym etapie chciałbym powiedzieć, no, to jest kwestia właśnie pytania o to, czy zasoby, jakie są skierowane i w sensie substancji majątkowej, i w sensie strumienia finansowego, jaki jest skierowany do tego sektora usług, czy one są efektywnie wykorzystywane. I tutaj jest cała dyskusja właśnie o komercjalizacji szpitali. Jak wiecie Państwo, no my nie jesteśmy entuzjastami pakietu ustaw przedstawionego przez panią minister Kopacz. Niemniej jednak oczywiście ten problem istnieje. Jakiego rodzaju narzędzia zastosować, aby potencjał, którym dzisiaj Polacy jako społeczeństwo dysponują i kierują na ten obszar, był maksymalnie efektywnie wykorzystany. Tutaj warto przypomnieć, że proces kształtowania systemu trwa od kilkunastu lat. Ostatnie rozwiązanie, jakie zostało wprowadzone, które spowodowało, że szpitalami zarządzają trzy szczeble administracji publicznej. Jest grupa szpitali klinicznych, które podlegają bezpośrednio pod nadzór ministra, czyli można powiedzieć, że są zarządzane na poziomie rządowym. Jest grupa szpitali, która podlega pod samorząd wojewódzki i grupa szpitali, która podlega pod samorząd powiatowy. Więc można powiedzieć, że substancja szpitalna, majątek szpitalny czy jednostki szpitalne są zdecentralizowane i zarządzanie z nimi jest zdecentralizowane. I temu miała też towarzyszyć w miarę zdecentralizowana struktura finansowania. Bo tutaj mówimy o strukturze zarządzania, organizacji, a tutaj jeszcze dodatkowo musi być system finansowania całego tego systemu. Pierwotnie było 16 kas chorych wojewódzkich, jedna branżowa, czyli było 17 kas, a więc ten system również był zdecentralizowany, natomiast
Potem nastąpiła centralizacja przez rząd Leszka Millera. Powstał Narodowy Fundusz Zdrowia jako jedna centralna instytucja podporządkowana rządowi, więc no, ten system został według pierwotnej koncepcji zaburzony. Czyli mamy zdecentralizowane zarządzanie i scentralizowane finansowanie. Wrócę do tego w następnej części mojej wypowiedzi, gdzie będziemy mówili o propozycjach zmian. Natomiast tutaj upatrywałbym istotnej przyczyny pewnej niewydolności systemu, z jaką mamy obecnie do czynienia i nieefektywności wykorzystania całego potencjału, jakim w zakresie służby zdrowia funkcjonujemy, czyli można powiedzieć, że jakość usług medycznych mogłaby być wyższa bez potrzeby zasilania dodatkowym strumieniem pieniędzy, ale trzeba pamiętać, świeżo, bodajże tydzień temu, rząd Niemiec przyjął pakiet ustaw reformujących system finansowania służby zdrowia niemiecki, który poszedł w kierunku no jednak podniesienia składek, czyli zwiększenia strumienia finansowego i odciążenia budżetu państwa na rzecz sięgnięcia do kieszeni obywateli, bo podniesienie składek oznacza, że każdy z nas, który pracuje i ma dochody, no musi, tak powiem, oddać jakąś cząstkę tych dochodów na rzecz finansowania tego systemu służby zdrowia. Ale to, co chciałbym zakończyć tą moją wypowiedź, to ten bardzo silny akcent, że nie możemy w dyskusji o organizacji i finansowaniu służby zdrowia mówić tylko o ekonomii. To jest też czynnik społeczny, czynnik etyczny i że rozmawiamy tutaj o jednym z podstawowych dóbr publicznych, no i pewnych praw obywatelskich. Dziękuję bardzo.